Ewangelii według świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus powiedział: Ja jestem szlachetnym krzewem winnym, a mój Ojciec jest gospodarzem. Jeśli jakakolwiek gałązka we mnie nie wydaje owocu, usuwa ją, a każdą, która owoc wydaje, oczyszcza, aby jeszcze obficiej owocowała. Wy już jesteście czyści dzięki nauce, którą wam przekazałem. Wytrwajcie we mnie, jak ja w was. Jak gałązka sama z siebie nie może wydać owocu, chyba że trwać będzie w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy gałązkami. Gdy ktoś trwać będzie we mnie, a ja w nim, taki wyda owoc obfity, bo beze mnie nie jesteście zdolni niczego uczynić. Jeśli ktoś we mnie trwać nie będzie, jak ta gałązka odpadnie i uschnie. Zbierają je i wrzucają do ognia i palą się. Jeśli we mnie będziecie trwać i jeśli moje słowa w was będą trwały, to poproście o cokolwiek zechcecie i stanie się wam. Mój Ojciec przez to będzie doznawał chwały, że obfity owoc będziecie wydawać i tak będziecie dla mnie uczniami. Dzisiaj też obchodzimy, podobnie jak wczoraj, wspomnienie świętej Orandze Święta, świąteczne wspomnienie świętej Brygidy Szwedzkiej. Żyła w XIV wieku, była mistyczką, podobno już nawet od dzieciństwa, już jako dziecko doznawała różnych mistycznych wizji i to, co też może jest taką ciekawostką, świadczącą też pewnie o jej niezwykłości, świętości, to jest to, że chociaż została na siłę wydana za mąż, wiadomo jak to wtedy bywało w tamtych czasach, to jednak potrafiła jakoś w tym się odnaleźć i nawet swojego męża, który jakoś tam Panu Bogu się zdaje się nie naprzykrzał, to potrafiła go jakoś tak pociągnąć ku Chrystusowi, że potem już w pewnym momencie oboje de facto prowadzili takie trochę właściwie zakonne życie, chociaż jednocześnie też wychowali bodajże 8 dzieci, urodziło im się w każdym razie 8 dzieci. I tym, co jeszcze wyróżnia świętą Brygidę, to jest to, że potrafiła właśnie swoją postawą, listami, które pisała do papieża, potrafiła wpływać jakby na to, co dzieje się w Kościele, pozytywnie wpływać. Konkretnie za czasów świętej Brygidy papież zamiast w Rzymie przebywał w Awinionie. Oczywiście to było jakoś tam wynikało z pewnych sytuacji, nie, takich, nazwijmy to, społeczno-politycznych, tak. No i jakoś potrafiła zabiegać, nawet z pewnym skutkiem pozytywnym, żeby jakoś to się wszystko uporządkowało, żeby papież wrócił do Rzymu. Czyli można powiedzieć też inaczej, że dużo robiła na rzecz takiego po prostu pojednania w Europie, przynajmniej w tym kościele tutaj, w tej części świata. No wtedy jeszcze w zasadzie tutaj koncentrowało się całe życie kościoła. Dlatego też pewnie została ogłoszona też jedną z patronek Europy. Tak, ale przejdźmy do Ewangelii. Ta Ewangelia dzisiejsza niesie ze sobą ogromnie dużo treści. Mógłbym pewnie z godzinę albo i dłużej ją komentować. Natomiast to, co dzisiaj mnie szczególnie uderzyło, kiedy przeczytałem tę Ewangelię,
to są te słowa Pana Jezusa, że mówiące o tym, że jesteśmy czyści dzięki nauce, którą Jezus nam przekazał. Mnie uczono, że ja jestem czysty po spowiedzi. Tak, tak mnie uczono na lekcjach religii. I tego nigdzie Pan Jezus nie mówi. Nigdzie nie powiedział nic takiego. Jak się czyta Ewangelię, to ewidentnie należy odnieść wrażenie, że czystość dla Pana Jezusa, no właśnie, co to znaczy też czystość? Czystość, czyli taka prawdziwość właśnie człowieka. To, że człowiek nie jest właśnie zepsuty, właśnie, nie? Ona nie polega na niewinności, czy nie sprowadza się tylko do pojednania z Bogiem. Nie w tym w ogóle tkwi istota czystości, której potrzebujemy, za którą pewnie wszyscy też tęsknimy, jakoś chcielibyśmy ją mieć. Czystość nie polega na tym, że nie mam, jak to mówimy, na sumieniu żadnych grzechów. Czyli, że albo nie popełniłem żadnych grzechów, a jeżeli je popełniłem, no to mam je odpuszczone. To nie na tym polega czystość. Czystość osiąga się dzięki usłyszeniu Słowa Bożego. Dzięki usłyszeniu tego, co Pan Jezus do nas mówi. Dzięki przyjęciu tego, oczywiście, do swojego serca. Oczywiście konsekwencją tego, czyli tej czystości, są dobre czyny, czyli właśnie to, co Pan Jezus potem mówi, nie? Te owoce, które przynosi winny krzew, czy gałązki tego winnego krzewu. Z tego oczywiście rodzi się, znaczy z tej czystości rodzą się właśnie te dobre owoce, tak, w postaci dobrych czynów, w postaci po prostu praktykowanej miłości. Ale najpierw jest czystość, tak, najpierw jest czystość. Pan Jezus mówi, jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Też pamiętamy na początku ostatniej wieczerzy, czyli krótko przed tym, jak Pan Jezus powiedział te dzisiejsze słowa, to Pan Jezus umywał apostołom nogi. I wtedy Piotr, widząc, że Jezus chce go umyć, mówi, umyj mnie całego w takim razie. Jeżeli koniecznie chcesz mnie umyć, to musisz mnie całego umyć. A Pan Jezus mówi, nie, ty już jesteś wykąpany. I teraz właśnie, jak zestawimy te słowa tamte z tymi dzisiejszymi, no to już dla nas staje się jasne, co Pan Jezus miał na myśli, kiedy mówił, że Piotr był wykąpany. Był wykąpany w Słowie Bożym. Właśnie nie pytajmy się siebie, nie zadawajmy sobie pytania, czy my jesteśmy czyści moralnie. Bo to nie jest żadna czystość. Ktoś może być czysty moralnie tylko dlatego, że nie ma okazji do grzechu. Nie wiem, był się stary, niedołężny, albo po prostu no, żyje w takim środowisku, gdzie nie ma jakichś pokus. Nie? I tylko dlatego właśnie jest czysty moralnie. Wręcz doskonały moralnie. Tak. Doskonałość moralna to jeszcze nie jest żadna czystość. Czystość osiąga się przez zanurzenie się w Słowie Bożym. Tak. A mówiąc dokładniej, przez przyjęcie, albo też możemy powiedzieć, czyli przez przyjęcie Jezusowego sposobu myślenia. Tak. I tutaj taki mały wtręt w nawiasie, że w moim przekonaniu jest sporo ludzi na tym świecie, którzy nie znają Chrystusa, nie przyjmują Go, nie wierzą
że on jest Bogiem. Może znają Ewangelię i się nią zachwycają, ale wierzącymi nie są. Natomiast rzeczywiście ich sposób myślenia pokazuje, że oni się zanurzyli w Chrystusie, w Jego Słowie, bo myślą tak jak On, postępują tak jak On uczy. I w konsekwencji postępują tak jak On uczy, tak? Bo myślą tak jak On. On patrzą, postrzegają ten świat właśnie w tak miłujący sposób, jak to robił Pan Jezus. Takich ludzi jest sporo. Ale na pewno łatwiej to przychodzi, właśnie to, kiedy faktycznie wierzymy w Chrystusa, kiedy przyjmujemy Go, kiedy naprawdę słuchamy Jego słowa, kiedy On jest faktycznie naszym nauczycielem. Tak. I to jest właśnie, tu się dzieje czystość. Pan Jezus wtedy, tak jeszcze wrócę na chwilę do tej sceny z początku ostatniej wieczerzy. Pan Jezus mówi do Piotra, jesteś wykąpany, ale pozwól, że jeszcze ci umyję nogi. Czyli tak ogromnie dużo już usłyszałeś ode mnie, zobaczyłeś też. Natomiast jakby brakuje ci jeszcze tego doświadczenia polegającego na tym, że ja ci myję nogi. Tak. I wtedy już myślę, że kiedy Pan Jezus mu umył te nogi, czyli na początku ostatniej wieczerzy, to już po prostu Piotr i apostołowie pozostali, łącznie z Judaszem, tak, łącznie z Judaszem, bo Judaszowi też Pan Jezus mył nogi, osiągnęli czystość. Tak. Tyle, że Judasz tę czystość odrzucił. Tak. Powiedział, że... Znaczy nie umiał właśnie zobaczyć piękna tej czystości albo autentyczności tej czystości. On ciągle szukał czegoś innego. Ciągle szukał innego Mesjasza, tak mi się wydaje. Tak, ale kiedy człowiek się zanurza w nauczaniu Pana Jezusa, kiedy daje się w nie wciągnąć, jakby nie, w tę mentalność jezusową i podąża za nią, kiedy tylko zaczyna podążać, a moim zdaniem Judasz był na tej drodze, to w tym momencie człowiek już jest czysty. Natomiast oczywiście zawsze można tę czystość odrzucić. Ale odrzuca się ją nie tyle poprzez jakieś złe czyny, tylko poprzez przekonanie, że ja mam rację, że jednak ja wiem lepiej, że jednak to, co otrzymuję przez zanurzenie w nauczaniu Pana Jezusa, w Nim, to nie jest prawdziwa czystość. Że ona jest jeszcze gdzieś. Tak, to wtedy tracimy czystość, kiedy tak myślimy, a konsekwencją tego są złe czyny. Potem za tym dopiero nie, idą złe czyny. Ale to nie złe czyny czynią nas nieczystymi. Nieczystymi czyni nas odrzucenie Słowa Bożego. Odrzucenie Jezusowej miłości. Tak, czystość jest w Jego miłości. Żebyśmy byli czyści, musimy się zanurzyć w Jezusowym Słowie, którym tak już całkowicie w pełni jest po prostu Jego miłość. Więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.